Tym razem będzie coś o czołgach. Postanowiłem pokazać 7 podstawowych czołgów 7 różnych armii, które brały udział w II wojnie światowej. Tutaj widzicie na razie Państwo 5, ale tutaj są 2 pozostałe. Także wracając do początku, to tak. Na początku mamy... Aha, wszystkie te pojazdy właściwie są to same czołgi, z wyjątkiem tego tutaj jednego. Po lewej jest to działo samowierzchne, ale de facto są to klasyczne czołgi z wieżyczkami. Wszystkie te pojazdy mają jedną cechę wspólną. Wszystkie są uzbrojone w tego czy innego rodzaju działo kalibru 75 mm. Wszystkie co do jednego. Wszystkie one są określane jako czołgi średnie, mimo że trochę wahają się co do swojej wagi. Ale wszystkie mają po 30 lub po 40 ton. Znaczy miały ich odpowiedniki. Na samej lewej mamy czołg, podstawowy czołg francuski z czasów kampanii francuskiej z 1940 roku, kiedy to Francuzi się bronili przed Niemcami. Jest to czołg, który się nazywał tak ładnie Somois. Ten czołg Somois był dosyć dobry, jest jak widać... Nie jest duży, ale był dosyć ciężki, był solidnie opancerzony, to widać już nawet po modelu. No i ten czołg miał bardzo wiele zalet, był dosyć szybki jak na swoje opancerzenie. No tylko, że problem polegał na tym, że... on jest akurat... tutaj jest wariant trochę z mniejszą armatą, ale były też właśnie 75 mm. No i on miał tą wadę, że w wieżyczce mogła siedzieć tylko jedna osoba. To był duży problem, więc można było albo kierować, albo walczyć de facto. Stanowiło to jeden z największych problemów. Ale i mimo tego problemu Niemcy jeszcze nie mieli wtedy takich wspaniałych czołgów typu... Znaczy mieli bardzo mało czołgów tego typu, czyli pancer czwórek. W związku z tym ten czołg, były trochę znacznie gorsze pancer trójki, dwójki i takie zrabowane od Czechów czołgi innego trochę typu, które to no, Somła mogła jednak sobie z nimi poradzić. Zaraz obok mamy czołg, to jest dział samobieżne Semovente włoskie, oparte na czołgu Fiat Ansaldo, czy też Ansaldo Fiat, czyli takie dwa koncerny razem robiły te czołgi. Czołg podstawowy nazywał się M13, to działo było numerowane inaczej, 95 chyba, czy jakoś tak. Było to całkiem sprawna, była to całkiem sprawna maszyna. Oczywiście miała wadę wszystkich włoskich czołgów, to znaczy bardzo słabo opancerzone było. No ale za to była szybkość i tak dalej. Nie można powiedzieć, że to jakiś nieudany projekt. Podkreślam to dlatego, że o Włochach to zawsze się mówi, jakby to nie wiadomo jaka słaba technika była. Zaraz potem mamy czołg japoński, który się nazywa Ho-i. Nie był to podstawowy czołg japoński. Były mniejsze czołgi, które się, o ile pamiętam, nazywały Hago. To były czołgi lekkie, a to był czołg średni, troszkę cięższy, większy. No i ten czołg, on ma też działo krótkie, ale kaliber 75. No i on był czołgiem wsparcia. To nie był czołg przełamania frontu, tylko czołg wsparcia dla piechoty. Dlatego, że Japończycy nastawiali się na walkę w dżungli, gdzie będzie odgrywała główną rolę piechota, a ten czołg ma tylko pomagać. No oczywiście, ponieważ były tam starcia w pobliżu Mongolii z Rosjanami i Rosjanie mieli kompletnie inną filozofię czołgu, że tak powiem, to trochę ich miało to założenie kosztować. Ale do walk z Amerykanami, kiedy Japończycy byli stroną broniącą się, a jeszcze bardziej do walk z Brytyjczykami w dżungli i tak dalej, to jak najbardziej taki czołg wystarczał. Był całkiem sprawną maszyną. Już wtedy Japończycy byli całkiem nieźli w silnikach. Jest to jedyny azjatycki czołg z tych tutaj. Dalej mamy legendarny czołg Panzer 4. Był to właściwie obok Panzer 3 podstawowy
niemiecki czołg II wojny światowej. Maszyna bardzo udana i właściwie można domniemywać, że gdyby Niemcy wszystkie czołgi, bo to jest tak, że pancertrójek wyprodukowano trochę, pancertrójek